Pół roku trwała misja okrętu Ksawery Czernicki w ramach kontyngentu NATO na morzach północnej Europy. Marynarze na misję wypłynęli w lipcu 2023 roku z portu wojennego w Świnoujściu. 6-miesięczną misję udało zrealizować się tuż przed świętami Bożego Narodzenia i marynarze po 165 dniach wrócili do domów 23 grudnia. Teraz przewodnictwo w stałym zespole sił obrony przeciwminowej NATO po Polakach przejmują Niemcy. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 8 stycznia w porcie wojennym w Świnoujściu. Obowiązki dowódcy przejął teraz komandor porucznik Artur Krüger z niemieckiej marynarki wojennej. Odebrał je z rąk komandora porucznika Piotra Bartosewicza. Zapewnienie bezpieczeństwa na trasach żeglugowych północnej Europy. To był główny cel tej misji oraz utrzymanie wysokiej gotowości okrętów, którymi podlegały. 6 miesięcy bardzo, bardzo intensywnej pracy. Bierzeliśmy udział w 3 dużych ćwiczeniach. To było Sandy Coast, Northern Coast oraz Freezing Winds w Finlandii. Największym z tych 3 ćwiczeń był Northern Coast. W całym ćwiczeniu wzięło udział 30 jednostek nawodnych. 15 z nich było w naszej podległości. W strukturze polskiego kontyngentu wojskowego mieliśmy ogólnie do 140 żołnierzy w zależności od momentu misji. Natomiast jeżeli chodzi o struktury natowskie, razem z nami w misji brały udział różne nacje. W samym sztabie miałem cztery różne przedstawiciele 4 różnych krajów. Byli to Polacy, Niemcy, Belgowie i Holendrzy. Było też 2 Szwedów, którzy mimo tego, że Szwecja nadal nie jest jeszcze w NATO, to oni tak jakby byli dodatkowo zaokrętowani u nas w ramach praktyk. W sumie było ich około 50 w różnych operacjach przeciwminowych. Braliśmy udział w operacji przeciwminowej u wybrzeży Francji, u wybrzeży Łotwy, u wybrzeży Estonii. Najciekawszą z nich była ta u wybrzeży Estonii. Tam operowaliśmy w rejonie Zatoki Fińskiej we wschodniej części. Dokładnie była to Zatoka Narewska. Bardzo ciekawy rejon, przede wszystkim ze względu na bliskość granicy Federacji Rosyjskiej. Operowaliśmy wówczas w odległości nie większej niż 1 mila morska od granic Federacji Rosyjskiej. Byliśmy tak jakby w stałym, może nie kontakcie, ale cały czas rosyjskie okręty monitorowały naszą działalność, tak samo jak my monitorowaliśmy ich działalność, więc obydwie strony, jeżeli tak to mogę ująć, demonstrowały swoją obecność i gotowość poprzez udział w ćwiczeniach i operacjach. Łącznie w trakcie misji, operując na wodach północnego i wschodniego Atlantyku, ORP Czernicki pokonał blisko 12 tysięcy mil morskich. W różnych okresach w skład kontyngentu dowodzonego przez Polaków wchodziły okręty z Kanady, Francji, Belgii, a także Niemiec.